Dzień dobry moi kochani. Skończyło się lato. Nastały jesienne szarugi. Nie ma ziółek. Nie mogę chodzić i robić wam filmów o tych ziołach. Ale oczywiście będziemy robić filmy na kanale. I jeżeli macie jakieś sugestie, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście, aby zostały poruszone w filmach, to bardzo proszę, piszcie mi tutaj w komentarzach, co was interesuje w te jesienno-zimowe, w tych jesienno-zimowych filmach, które będą się ukazywały na To ci ziółko. Natomiast dzisiaj ja wam chciałam powiedzieć parę słów o odrobaczaniu. Wczoraj miałam cudowny webinar, oczywiście z wami, i stwierdziliście, że to jest bardzo interesujący temat, takie zioła na odrobaczanie i że to was bardzo interesuje, więc na pewno taki webinar zrobimy. Natomiast dzisiaj w tym krótkim filmie chciałam, no krótkim w porównaniu do webinaru, który gdzieś tam jak łącznie z naszymi dyskusjami potrafi 4 godziny trwać, więc my mamy tam fajnie. Ale chciałam wam powiedzieć trochę o odrobaczaniu i o mieszankach ziołowych. To odrobaczanie jest ważne. Ja robię odrobaczanie jesienią i robię wiosną. Dlaczego robię jesienią? Właśnie dlatego, żeby przygotować organizm, czy wzmocnić organizm, bo wiemy, że zarobaczony organizm jest słabszy po prostu, ma niższą odporność, nie potrafi tak walczyć z różnymi patogenami i nie jest też tak dobrze przygotowany na te infekcje jesienne, które będą nam zagrażać, bo teraz nadchodzi taka pora, gdzie tych infekcji jest sporo. Więc warto przygotować organizm, czyli wzmocnić i odrobaczyć go. I teraz jest oczywiście wiele ziół, które działają odrobaczająco. Ja powiem wam o dwóch takich mieszankach, które wydaje mi się, że są bardzo dobre i godne jakby do polecenia i do stosowania. Pierwsze to jest mieszanka wrotyczu, bylicy, piołun i kwiatu goździkowca. I to jest mieszanka, moi kochani, przeznaczona dla dorosłych. Dzieci poniżej 12 roku życia, 10-12, nie powinny tych ziół przyjmować wewnętrznie. To są silne zioła. Ja doświadczyłam tego na własnym przykładzie, ponieważ tyle mam chętnych na odrobaczanie, że po prostu się podtrułam w zeszłym tygodniu robiąc, a robię proszki ziołowe, więc to wszystko fruwało koło mnie. Parę godzin kapsułkowałam te zioła i podtrułam się trochę ziołami, bo nie założyłam wcześniej maski. Gapa Kasia, gapa Kasia. Już się to nie powtórzy. Natomiast śmieją się ze mnie, że bomba atomowa na robale przeszła przez mój organizm w związku z tą ilością ziół, które przyjęłam, więc nie wiem, czy ja już się będę odrobaczył, czy muszę się już odrobaczyć. Natomiast tak, to są silne zioła, bardzo silne zioła i one mają w sobie przede wszystkim ten tujon. Tylko tujon jest związkiem, który nie rozpuszcza się w wodzie. Pamiętajcie, więc robiąc sobie herbatkę z wrotyczu czy herbatkę z bylicy, nie możemy się specjalnie tym zatruć, bo tujon nam się w wodzie nie rozpuści. Natomiast w proszkowanych ziołach, w nalewkach jest on oczywiście obecny. We wrotyczu alfa tujon, beta tujon, w bylicy więcej tego beta tujonu. Natomiast, kochani, tujon jest również obecny w popularnych goździkach, czyli w kwiecie goździkowca. To nie jest tak, że te goździki są też takie, bo my je damy, bo tutaj przyprawa. Tam jest też tujon. I ten tujon przez obecność też wrotyczu i obecność bylicy piołun jest intensyfikowany w tych mieszankach, więc na goździki musimy też uważać. Poza tym, to co ja wam mówię, mieszanki mają to do siebie, że bardzo często wykazują efekt synergiczny czy synergistyczny. I to polega na tym, że zioło stosowane oddzielnie nie ma nawet takiej mocy, oczywiście jeśli chodzi o konkretne jakieś kierunkowe działanie, jak zioło w towarzystwie innych roślin. Tutaj takim sztandarowym przykładem jest kozłek lekarski i szyszki chmielu, gdzie kozłek i szyszki działają uspokajająco, jak wiemy. Natomiast ten kozłek lekarski w obecności szyszek chmielu działa ośmiokrotnie silniej niż stosowany sam. Więc widzicie, tutaj też
to wszystko się intensyfikuje. Także uważajcie na te zioła, no ale one przez to, że są silne, są skuteczne, no bo coś, co ma nam wybić robale w środku, no musi być silne, tak? To nie może być tylko takie pogłaskanie dla naszego organizmu. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, bo to jest mieszanka dla dorosłych, natomiast jeśli chodzi o dzieci, to ja Wam serdecznie polecam taką mieszankę jak pestki dyni, liść orzecha włoskiego i owoc kopru włoskiego. Po prostu kupcie, zmielcie w równych proporcjach i podawajcie dzieciom po pół łyżeczki na czczo. No jeżeli nie macie możliwości kapsułkowania, no to muszą z tym proszkiem się uporać, bo dzieci z proszkami tak niechętnie. Dlatego właśnie ja wpadłam, to był jakby impuls do kapsułkowania ziół, że mój syn nie chciał jeść proszków ziołowych, więc ja mu zrobiłam takie kapsułeczki i już zupełnie inaczej i łatwiej szło. Natomiast no, pół łyżeczki tego proszku przez 2 tygodnie. Później sugeruję, żebyście zrobili 2-tygodniową przerwę i w tej przerwie poili dzieci herbatką z kopru włoskiego, tak, która dodatkowo jeszcze będzie jakby pracowała na tę kurację, którą zrobiliście. I sugerowałabym znowu powtórzyć tę samą kurację przez 2 tygodnie. I to dla dzieci jest o wiele bezpieczniejsza kuracja niż stosowanie wrotyczu, piołunu i goździkowca. No czekajcie, co tam jeszcze Wam powiedzieć? Dawno też nie widzieliście dolarka. To Wam dolarka pokażę. Proszę bardzo. O, z brudnym tyłkiem, bo akurat postanowił usiąść sobie na chwilę na jakiejś brudnej ziemi. No ale to dobrze. A my sobie idziemy. No, jaka jesień jest piękna. Zobaczcie, ile już jest tych przebarwiających się liści. Co ciekawe, powiem Wam o liściach taką prawdę. W liściach drzew są związki, które nazywają się karotenoidy. I te związki, jak wiecie, w roślinach odpowiadają za barwę brązową, za barwę pomarańczową, za barwę żółtą. I one w liściach też się znajdują. Natomiast w czasie, kiedy roślina wiosną i latem się odżywia, a wiadomo, że rośliny odżywiają się przy pomocy chlorofilu i przy pomocy energii słonecznej, to w tych liściach barwnik chlorofilowy jest tak dominujący, że liście są po prostu zielone. Natomiast jeżeli roślina już nie potrzebuje się odżywiać, tylko udaje się na spoczynek, to wtedy chlorofilu jest w liściach mniej i wtedy do głosu dochodzą karotenoidy. Widzicie? I dlatego liście potem mają takie piękne barwy. Żółto, pomarańczowo, brązowe. Taka jest właśnie tajemnica natury. No właśnie. To taki film chciałam dla Was nakręcić. Pamiętajcie, już jest chłodno, więc ubierajcie się ciepło. Zakładajcie czapeczki, zakładajcie kurteczki, żebyście dodatkowo nie wyziębili organizmu i tym nie doprowadzili do jakiejś infekcji. Zainteresuję się tymi ziołami na pasożyty, bo prosiliście mnie, żeby był może webinar właśnie odnośnie ziół na pasożyty, odnośnie pasożytów. Ja się tym wszystkim zainteresuję i być może go dla Was zrobię. A póki co mam nadzieję, że ten film był też dla Was interesujący. My z Dolarkiem serdecznie Was pozdrawiamy i do następnego razu. Pa, pa, pa. A jeszcze tak dzisiaj wyszłam i mi się przypomniało, że pytacie mnie bardzo często o to, czy kurację odrobaczającą należy robić w pełni księżyca. Słuchajcie, moim zdaniem nie. Aczkolwiek ja jestem bardziej naukowiec, czyli to szkiełko i oko, przynajmniej jeśli chodzi o zielarstwo, bo w muzyce to trochę inaczej być może. Natomiast nie ma takich badań, które by potwierdzały, że pełnia w jakiś sposób uaktywnia robaki, czy sprawia, że one są bardziej agresywne, czy że się rozmnażają wtedy. Przecież ten robaczy cykl trwa w zasadzie nieustannie, więc moim zdaniem nie. To tylko tyle gwoli wyjaśnienia, a poza tym, no umówmy się, robak to nie wilkołak, nie? No, to trzymajcie się. Pa, pa, ściskam.